Ty, tutaj są większe chaszcze niż od drugiej strony. Ale zobacz, jak jesteśmy teraz ubrani. No, też prawda. Czekaj, ja przejdę, bo jest kamerę. Skoro tak chcesz. Jeszcze na dodatek pada, no to już w ogóle. Hardcore na maksa. No właśnie znaleźliśmy taki oto budyneczek. Właśnie do niego wbijamy. Pomalutku, po cichutku. Co tam, że przy głównej drodze, ale jedziemy. Latarka odpala teraz. Przestań niszczyć. Głęboki przekaz. Śmierć. Tutaj widocznie coś stało. Albo raczej wisiało ze względu na te gwoździe. A Konrad jak zwykle szuka żydowskiego złota. Coś mi się w końcu od życia należy. O kurde. Patrzcie, jaka piękna podłoga. I tutaj kolejny był chyba komin. Chociaż tak to wygląda przynajmniej. Ten trójkąt. Co tutaj mamy? Aniołek? O kurde. Ładny posążek. Gdzieś tu wisiał. Swego czasu. Piękny tarasik. Pokaż ten taras. Właśnie nie widziałem nigdy tego tarasu, bo nie ma wyjścia na ten taras. Nie mogę tu tam wyskoczyć. No, zaraz tam przejdziemy. Ups. Jak widzicie, tutaj jeszcze się zachowały świąteczne dekoracje. Piękna bombka. Plastikowa, niezniszczalna. Mieszkaniec był rolnikiem. O. Piękne drzwi. O, jaka ładna szafeczka. Lista zakupów. Jogurt, żółty ser, twarożek wiejski, glelch, szpinak, brokuły, marchew, fasola, łosoś w konserwach z ościami. Tutaj masz szufladę. Migdały. Ale nic tak w środku nie ma. Tutaj, jak myślisz, co to było? Spiżarnia? Coś tego typu? Nie, tutaj byli przechowywani ludzie. Nic tutaj nie ma ciekawego. A jakaś, to jakaś była spiżarnia, bo to pewnie była kuchnia, wnioskuję po kafelku. O. No i nie może zabraknąć toalety. Standardowo na każdym naszym wideo. O, jeszcze boiler był. Thank you.
skutki pobyteczne. Będziesz się odchudzał? Muszę zacząć. O, a tutaj jest ten do pieca. Kadzidełko. Chodź tutaj z latarką. Ale ciekawi mnie bardzo, co tutaj było. A nie, tutaj jesteśmy pod schodami, dlatego takie. Tym już spada, nic dziwnego. Drzwi ładnie rozwalone. O, rzeczywiście ładna podłoga. Jeszcze nie rozgrali. No. Kolejna. Nie. Aha. Faktycznie. No i udajemy się na górę teraz, nie? No, ostrożnie, bo to są niezbyt stabilne schody. Więcej ozdób. Trzeba się trzymać ściany, bo kurde. O, tutaj już się zapada niżej. Wyjdziemy sobie na balkon? Nie da to się otworzyć. Pokaż na balkon. Nawet ładny taki balkonik. O, jest ok. Kolejne łąki. Tutaj też była jakaś łazienka czy coś. Albo po prostu ktoś sobie przenocował. Możliwe. Wszystko zapite w większości deskami. O, tutaj było wyjście na strych chyba. No. Aha. Na poddasze takie. Wątpię, bo nawet ja nie wiem, czy się przycisnę. Jakieś leki. No i standardowo, tak jak mówiłem. Inhalator i wódeczka. Polska. Ale ładny ten lampion. 10 zł na lewo. Patrzcie w ogóle, tutaj też był piecyk, znaczy no to szło z dołu. Nie wiem co to jest. Kaczuszka. Albo ładnie. Taka brzydka kaczuszka, brzydkie kaczątko kurde. No, i tutaj czuć ciepełko.
Kurczę, wszystko tak trzeszczy, że aż strach, serio. No, duże to. Czekaj, ja zejdę. O, i tutaj kolejna zapadlina. Przechodzimy tam? Przechodzimy tam. A tam nie ma... tam? Nie ma przejścia od zewnątrz tam? Nie. O kurde, to już się wszystko kruszy. Ty mnie nie strasz. Idź. A, jak zwykle. Przecież ty zawsze chodzisz pierwszy. Ja zawsze przewodniczę, a ty wchodzisz pierwszy. Dobra, niestabilna podłoga. Bardzo niestabilna. No, tutaj dziura już. Czekaj. Nie idę po des. Jest tak bardzo. Flaszka? Flaszka i nic więcej. A, jakaś gazeta? Ty, to zabytkowa flaszka. O, i tutaj już coś urosło. 50 melonów. Weźmiesz tą buteleczkę? A, dobra. Maj 1989. Kurde, to tutaj się kończył PRL i zaczynało się życie. O, proszę bardzo. Nawet jeszcze trochę pełno. Jakby ktoś chciał, to śmiało. Zapraszamy. O Jezu, ale śmierdzi ten alkohol. A tutaj też... Pliska. No. I ostatnia buteleczka. Winiak. 0,5 litra. W Zielonej Górze. Lubuska wytwórnia wódek gatunkowych. 43% ma. O, ale tutaj też ktoś już był. Dobra, może nie zajmujmy się alkoholem. Jak to? Dobra, ja tutaj już się pocę. Nie wiem jak ty. Jeszcze nie. I tu jest bardzo gorąco. A tam jest zabudowane. Dechami zabite. Telefon ci dzwoni, albo mi. A nie, to jest przejście. O, dobra, idziemy dalej. Wyciągniesz mi z tej mojej kieszonki telefon? To bardzo bym cię prosił. No tutaj już widzimy następne z konstrukcji. Widać. No jak tam? O, czekaj. No, dobra, idziemy tutaj dalej. Tutaj trzeba uważać, bo jak się poświeci wyżej... O kurde, ja tego nie zauważyłem. Jakbyś ładnie. Masz już latarniczkę, oddaję. O kurde, tutaj wieszali pranie. Ej, w ogóle tego nie zauważyłem. Ładnie bym wszedł. O, szunie. Wow! Skąd tyle szyszek? Nie ogarniam. Ups. No właśnie, ja wychodzę z tego. Buty nie może przebywać. Herbatka. Gej kurumu. No proszę. A tamto co widzicie?
Tam dalej jest przejście właśnie tam, gdzie byliśmy. Więc tutaj nic nie będzie już ciekawego. Żydowskiego skarbu, jak to było, ty tylko liczysz na jedno. Okej. Okay. Jeszcze hełmnik jest. O kurde, no to by chyba tyle było z tej eksploracji. Tak? A nie, piwnicę mamy jeszcze. No proszę. Dobra, to schodzimy teraz do piwnicy. No i zeszliśmy z tych schodów. I teraz idziemy do piwnicy. Co to jest? Nie wiem, ja nie próbuję. No tutaj taki schowek nad schodami. Ale to jest gęste. Dobra, ale nie wkładam tam palce. Tu jeszcze jakaś drabina, ale też tam nic nie ma. No, podaj go. O kurczę. Co jest? No, schodź. Tu jest beton czy deska? Nie wiem, na co patrzysz. Na schody. Beton. Deska, co jest beton? O kurczę, ale ciężkie zejście. Ja bym tak nie mógł codziennie schodzić bez kitu. Samochodzik, wesło. Dasz mi latareczkę? Oczywiście. O kurczę, ale spiżarnia, no. Fajna drzwi. Epickie. Bardziej to wygląda jak bunkier, ale... O, nie działa światełko. A żarówka jest tutaj. A, no co przykręć. O, faktycznie jakiś samochodzik. Kurde, deski. Tutaj trzeba ciągle chodzić na kucku. O człowieku. No to trochę tego jest. Gazety, no, książki. Większe niż ten cały dom. O, tutaj węgiel. Składowali właściciele. Tutaj jakieś kartony są. Piec. O, szczotka, wszystko jest tutaj. Proszę bardzo. Poczytaj, no dam gazetkę. No tak. Notatnik? Tak. Ale taki typ gazety? Klasy, czy? Chyba. Ale wszystko się klei. O, tutaj jakaś obora. Wow. No, tu już jest zimno natomiast. Jeszcze nowe z życia wzięte. Jakieś słoiczki, no, przetwory. Ja bym ci nie brał, bo się tak w tą pęczynę. Wiem, że... widzę właśnie. O, nawet są cłapki na myszy, proszę bardzo. Jakby ktoś potrzebował, to... Sprawdź, czy działa. Okej. O, i nawet niewypita jakaś buteleczka. Mąka? Ciechociński. Nie wiem, co to jest. Farba? O, tutaj już w sumie takiego nic nie ma. Jakaś tylko makulatura. No i światła. No. Tam są słoiki znowu. Kontakt. A, to kontaktów tutaj jest pełno. Sadownictwo. Śmoje boje. Faktycznie drzwiczki tutaj są epickie. Tutaj założę się, że... Ups. Że tutaj trzymali ciała. Ja cię mogę tu zaraz trzymać. Okej. Okay. A te wszystkie słoiki są puste. No patrz, no. Alkohol zostawili. Chyba przeszli już na... okres bezalkoholowy. O. Ej, to jest bardzo małe. Tutaj musieli mieszkać jakieś kurdupla, serio. Hobbit. O, właśnie.
Tutaj w podziemiach mieszkał hobbit. Dobra, idziemy na górę. Sorry. O, ja muszę się schylać, żeby plecaki nie zawadzić. No, to jest ten schowek, o którym wcześniej wam wspominałem. I to jeszcze na górze też jest. O! O, tam też nic szczególnego. Wiesz, co mnie ciekawi? Że tutaj jest tyle tych otworów, nie wiadomo na co. Coś tak czuję, że tutaj mogli mieszkać Żydzi. Ale z drugiej strony za dzieciakami to nie było złota. Może z czasem się to udowodowało. Tego nie wiemy. Kurczę, bo tutaj zimno tak teraz. No. No to co? Będziemy się chyba powoli żegnać. Tutaj już widzimy na ten tarasik. Z zewnątrz wygląda. No i co? Ej, czekaj. Chodź do domu, przecież nie przejdziemy przez tę burzę. Tam było okno otwarte. Przejdziemy tutaj, chodź. Tomasz. Nagrywa. Bardzo ładny domek nawet. Nie mamy na co narzekać. W stylu takim staropolskim. A tutaj już wyrosła róża. O, patrzcie, tutaj rosły sobie tak kwiaty na tym. Kurczę. Domek bardzo ładny. No. O, jakie ładne tutaj kolumny nawet. Chodzisz? Nie. Bez sensu. Oto zabytkowe drzwi. Których mogą zniszczyć. Są zabytkowe. Bardzo dobrze. Dziękujemy za oglądanie. Oprowadzaj... Ups, dobra, cio. Ale widać tam ścieżkę. Nagrywa się. Za oglądanie. Po tym obiekcie oprowadzali was Urban Era, czyli Robert Wajakowski i Karol Matuszewski. Dziękujemy za oglądanie i zapraszamy do subskrypcji. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.